Dziesięciu największych piłkarskich zdrajców. Temat poruszałem na tym kanale wielokrotnie, ale jest nadal aktualny. Kilka z przykładów poruszę ponownie i rozwinę, a niektóre z nich będą całkowicie nowe. Także zapraszam. Ashley Cole, angielski piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy od 2019 roku piłkarz Derby County, wychowany Arsenalu, w którego barwach zadebiutował 30 listopada 1999 roku. W sezonie 2000-2001 zaczął regularnie występować w barwach londyńskiego klubu. Wraz z Arsenalem dwukrotnie został mistrzem Anglii, trzykrotnie zdobywał Puchar Anglii oraz dwukrotnie wywalczył tarczę wspólnoty. Ponadto dotarł z londyńskim klubem do finału Ligi Mistrzów, wystąpił w nim przez pełne 90 minut. 31 sierpnia 2006 roku po długich negocjacjach podpisał pięcioletni kontrakt z Chelsea, lokalnym rywalem Arsenalu. Kibice Arsenalu zakładali jego koszulki na kosze, na śmieci, palili je publicznie oraz ułożyli cały śpiewnik wulgarnych przyśpiewek na jego temat. Zresztą trudno się dziwić. Carlos Tevez, argentyński piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant kraju, obecny zawodnik Boca Juniors, z którego jest wychowankiem. W lipcu 2007 roku Tevez wyraził chęć gry w Manchesterze United. I jeszcze tego samego miesiąca Ogłosił zakontraktowanie. Swój debiutanski sezon w ekipie Czerwonych Diabłów zakończył z 34 ligowymi występami, dwoma pucharowymi oraz 12 w pucharach europejskich. 13 lipca 2009 roku piłkarz uzgodnił warunki umowy z Manchesterem City. Transakcja została sfinalizowana tego samego dnia. Kibiców dwóch zwaśnionych klubów, Manchesteru United i Manchesteru City, połączyła niechęć do argentyńskiego napastnika. Przed derbami Manchesteru wyrzucali jego koszulkę. Do śmieciarki. Brzmi to źle, ale aż tak nie było, gdyż koszulki wyrzucone przez kibiców trafiały do Argentyny do jednej z organizacji charytatywnych. Można naprawdę w dobry sposób kogoś upokorzyć, a no jakoś można. Ronaldo, brazylijski piłkarz, który grał na pozycji napastnika. Oprócz brazylijskiego posiada także hiszpańskie obywatelstwo. Najmłodszy w historii laureat Nagrody Piłkarza Roku FIFA dla najlepszego piłkarza świata i Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza grającego w Europie. W hiszpańskim klubie Brazylijczyk grał tylko rok, ale możliwe, że był to najlepszy sezon w jego karierze. Mowa tutaj oczywiście o FC Barcelonie. Ronaldo w samej Premiera Division rozegrał 37 spotkań i strzelił 34 bramki, a pod koniec 1996 roku Brazylijczyk został wybrany najlepszym piłkarzem świata według FIFA i World Soccer Magazine. Po tym sezonie został kupiony przez Intermediolan, a po mistrzostwach świata kupił go Real Madrid. Tutaj nie ma co się dziwić, gdyż Ronaldo grało się bardzo dobrze w Hiszpanii, a Barcelona popełniła wielki błąd w negocjacjach, przez co straciła zawodnika na rzecz Rywala. Jan Miller karierę zaczynał w zespole Hibernian FC. W 2000 roku dołączył do Rangers Glasgow. Bardzo podpadł swoim kibicom, gdy w 2006 roku podpisał kontrakt za lokalnym rywalem Celticiem Glasgow. Pograł tam zaledwie rok, a dwa lata później znowu wrócił do Rangers. O co mu chodziło, a kto to wie? Mo Johnston, piłkarz szkocki grający na pozycji napastnika. Podczas kariery piłkarskiej mierzył 175 cm, Johnston urodził się w mieście Glasgow i tam też rozpoczął karierę piłkarską. Po małych podróżach w październiku 1984 roku Johnston wrócił do szkockiej ligi i przeszedł do zespołu Celtic. I to z nimi zdobył Puchar Szkocji. Z kolei w sezonie 85-86 wywalczył z Celticiem swoje pierwsze mistrzostwo Szkocji. W latach 84-87 rozegrał dla Celtiku 140 ligowych spotkań, w których strzelił 57 goli. Celtic to jedyny szkocki klub, w którym zagram, powiedział Johnston. W 1989 dołączył do Rangersów od wiecznego rywala Celtiku. Transfer był wydarzeniem bezprecedensowym, gdyż Johnston był katolikiem, a Rangers od początku istnienia był klubem protestanckim. Po tym transferze fani Celtiku nadali mu przydomek Judasz, a sam piłkarz otrzymał ochronę Robin Van Persie. 17 maja 2004 roku Van Persie podpisał czteroletni kontrakt z Arsenalem. W sezonie 2011 12 Van Persie został królem strzelców Premier League z 30 bramkami na koncie, wyprzedzając Runea o 3 trafienia. Na początku lipca 2012 roku Holender ogłosił, że nie podpisze nowej umowy z Arsenalem, Ze 15 sierpnia Arsenal poinformował, że uzgodnił warunki transferu Van Persiego do Manchesteru United. Robin Van Persie trafił z Arsenalu do Manchesteru United i wywołał prawdziwą burzę. Kibice kanonierów nie mogąc się pogodzić, że gwiazdy zespołu dała się podkupić największemu rywalowi. Siedzi zalała masa karykaturalnych podobizn Holendra. Fanatyczni fani Arsenalu palili też koszulki z jego nazwiskiem. Manuel Neuer. Manuel Neuer piłkarską karierę rozpoczynał w FC Schalke. Przeszedł przez wszelkie szczeble drużyny juniorskiej, aż w 2003 roku trafił do rezerw Schalke, a w sezonie 2006/2007 zadebiutował w Bundeslidze. W sierpniu 2010 roku został wyznaczony jako kapitan. W sezonie 2010/11 Neuer zdobył Puchar Niemiec, zagrał w półfinale ligi mistrzów z Manchester United i wraz z drużyną zajął 10. miejsce w Bundeslidze. 1 czerwca 2011 roku podpisał kontrakt z Bayernem Monachium. Oczywiście kibice Schalke byli wściekli, że ktoś związany od dziecka z ich klubem odchodzi do Bayernu. Dla kibiców Bayernu Monachium transfer Manuela Neuera był niczym straszna zniewaga. Nie chcieli go. Neuer już w chwili, gdy media zaczęły mówić o jego transferze, został znierawidzony zarówno przez kibiców Schalke, jak i Bayernu. Miasto, z którego pochodzi Bramkarz, to miasto klasy robotniczej, w którym żyją ludzie prości, pracujący głównie w zakładach przemysłowych. Manuel był jednym z nich, był piłkarzem, który jako jedyny nie patrzył na swój klub jako drużynę przejściową, z której mógłby się wybić do lepszej ligi. On prawdziwie kochał szalkę, a kibice za to kochali jego. Kiedy zdecydował się na odejście, stał się jednym z pozostałych, którzy opuszczali rodzimy klub dla prestiżu i pieniędzy. Choć z początku kibice błagali karteczkami z napisem Manu zostań, to szybko stał się dla nich zdrajcą. Litości dla bramkarza nie mieli również kibice Bayernu. Podczas pierwszych meczów w barwach tego klubu Noyer był wygwizdywany, a na transparentach pojawiały się hasła takie jak nie dla Neuera, czy możesz. Wyłapać tyle piłek, ile chcesz, ale my nigdy nie zaakceptujemy cię w tej koszulce. A najbardziej zagorzali, bojkotowali kupowanie biletów na mecze. Zlatan Ibrahimowicz, szwedzki piłkarz pochodzenia bośniackiego i chorwackiego, występujący na pozycji napastnika w amerykańskim klubie Los Angeles Galaxy, w latach 2001-2016 reprezentował Szwecję. Wyjątkowo podpadł kibicą we Włoszech. W latach 2004-2006 występował dla Juventusu, następnie przez 3 lata dla Interu, a po dwuletniej przerwie w Barcelonie trafił do Milanu. Mimo, że był nawet dobrym piłkarzem, nie stał się ulubieńcem kibiców. Arogancki materialista, który bardziej gonił za pieniędzmi niż za piłką nożną. Zresztą dla mnie był mocno przeciętny. Roberto Baggio był włoski piłkarz, który występował na pozycji napastnika, wicemistrz świata 1994 i brązowy medalista Mistrzostw Świata 1990. Uważany za jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej. W 1993 roku został uznany za piłkarza roku FIFA i zdobył złotą piłkę dla najlepszego gracza Europy. Grał on w Fiorentinie, Juventusie, Milanie, Bolonii, terze, między innymi oczywiście, ale najgłośniejszy transfer miał miejsce w 1985 roku. Wtedy to Baggio. Przeszedł z Fiorentiny do Juventusu. Jego odejście wywołało zamieszki we Florencji. Gibicen nie mogli sobie darować, że ich idol przechodzi do Juventusu. Luis Figo, portugalski piłkarz grający na pozycji skrzydłowego, zawodnik Sportingu FC Barcelony, Realu Madrid i Interu Mediolan. O właśnie, transfer z FC Barcelony, który był kapitanem do Realu Madryt, jest najgłośniejszy. Nie okłamujmy się, takich rzeczy się nie daruje. 21 października 2000 roku odbył się pierwszy mecz Luisa Figo przeciwko Barcelonie. 24 minuta. Gracz z numerem 10 na białej koszulce podchodzi do rogu boiska chcąc wykonać rzut rożny. Z trybun pada grad pocisków złożonych z monet i butelek. Słychać tylko gwizdy i głośne okrzyki tłumu. Judasz. Karel Puyol chce uspokoić trybuny, ale nawet on nie potrafi powstrzymać Kampną od wydania wyroku. Przez chwilę wydaje się, iż jest trochę spokojnie, jednak z trybun leci świniska głowa. Cel, dawny ulubieniec Kampną. Mecz zostaje przerwany.